Przerażająca prawda o branży. Idealne na rozgrzanie się na początek dnia. W przestrzeni ostatnich lat wiele z gwiazd filmów dla dorosłych odchodzi z tego świata. Wiele z nich na własne emerytura. Życzenie, a niektóre za pomocą innych osób. W trakcie ostatniego pół roku samobójstwo popełniło aż 6 kobiet pracujących. Dzisiaj się okazało, że są chore na krztuśca. Co to w dupę jest krztusiec? Krztusiec? Ostra bakteryjna choroba zakaźna układu oddechowego? I kiedy się wyleczysz z tego? Co to daje? Da się z tym żyć normalnie, widzu? I branży. Dwie z nich nie przekroczyły nawet 25 roku życia. W zeszłym roku próbę odebrania sobie życia podjęła polska gwiazda bogini Gypsy. Od jakiegoś czasu coraz więcej byłych gwiazd, które opuściły to toksyczne środowisko, otwarcie wypowiada się na temat tej okropnej branży i tego, jak zniszczyła im życie. Ty, najpierw jak w tym siedzą, to reklamują, mówią, jakie to jest pozytywne, jak z tego wyjdą, to mówią, jakie to jest niszczące. Tutaj muszą się zdecydować, bo zachęcają do tego, a potem płaczą. W sensie, rozumiesz? O co chodzi? Uderzę zaraz kogoś, uderzę kogoś w GTA. PTSD ma? The stares I get, I feel like people can see through my clothes. It brings me deep shame. Co dzieje się naprawdę za yes. Nie wiem, nie jest mi żal tych ludzi, a to dlatego, że oni naprawdę zachęcają do tego, mówią, jakie to jest fajne. Sprzedawanie się, pokazywanie dosłownie wszystkiego. Oni zawsze dopiero, jak już się od tego odejdą, to płaczą. Wiesz. Przecież to jest oczywiste, że to jest droga w jedną stronę, że to już z internetu nigdy nic nie skasujesz. I co? No wybierasz tak, a nie inaczej. No właśnie, kasa się zgadza. Zgadzała się, jakoś przymykały oko wtedy na wszystkie konsekwencje. Nawet, przecież one nieraz, jak oglądaliśmy jakieś z tych polskich, a strzelam, że w Polsce to ja wiadomo, że z zachodu przyszło, że zachęcają do tego, mówią, jakie to jest super, elastyczne godziny pracy, praca należąco, rozumiesz? No właśnie, coś tu śmierdzi. Kulisami tej wyniszczającej ciało i psychikę branży. Zacznijmy od dziewczyn, które odeszły z tego świata na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy. Większość z nich do tego świata weszło w wieku 18 lat. Oczywiście zarządzą łatwych pieniędzy. Takie zjawisko będziemy obserwować coraz częściej, szczególnie po spopularyzowaniu niebieskiej platformy. Tak, widzimy coraz więcej 18-latek, które na TikToku czy Twitterze promują swoje platformy, chcą zarobić kilka, może kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Nie interesując się za bardzo tym, jakie konsekwencje w przyszłości może mieć ich działalność w internecie. Wracając do dziewczyn, które zmarły w tym roku, tylko jedna z nich zmarła z przyczyn naturalnych. Nie interesuje mnie tylko, jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Bazal dał na Golibordę 30 zł, siema, tydzień mnie nie było, ale 84 godziny wyrobione w pracy, ale widzę, że nie tylko ja Syzyf, mam nadzieję, że Radan dziś upadnie. Oby tak było, dziękuję ci bardzo za donata, dziękuję cała bardzo. Cała reszta, taka jak Kagan Carter, Jesse Jane czy Tiana Fields popełniła samobójstwo lub przedawkowała tyki. Tiana Fields na kilka miesięcy przed swoim odejściem otwarcie mówiła, że na planie robi się z nią co chce. Nie może się niczemu sprzeciwić, a gdy nie ma ochoty nagrać jakiejś sceny, była bita czy poniżana przez osoby znajdujące się w studiu. Po powrocie do domu brała kąpiel i płakała całymi godzinami. Gdy dziewczyna zebrała się na odwagę, popełniła samobójstwo. Ciekawy przypadek dotyczy także Sophie Lyon, która została zamordowana w swoim mieszkaniu w wieku zaledwie 25 lat. Według publicznej informacji była to najzwyklejsza kradzież, ale wiele osób nie wierzy w tę wersję, bo jej mama powiedziała, że od jakiegoś czasu dziewczyna znacznie nadużywała alkoholu. Miała myśli... Czekaj, bo to wychodzi, że to jest już jakby serio burdel ktoś prowadził z tym, że po prostu to nagrywa, a nie fizycznie przychodzi klient. Dosłownie, wiesz, przychodzi jakiś Alfons, znęca się nad babą, co nie chce robić, ale tu coś nie gra, bo one same zachęcają do tego, jaka to jest świetna praca. I teraz nagle coś te... Co, to też było fejkowe? Wszystko jest fejkiem, widzowie. Zaraz mnie popieprzy. Rodzicom ich współczujesz, a to jest swoją drogą.
To prawda, no. Zbójcze i chciała wyjść na dobre z branży. Nie chcę szerzyć żadnych teorii spiskowych, ale jestem w stanie uwierzyć w to, że jej praca miała związek z tym rabunkiem. No dobra, ale w jaki sposób 18-letnie dziewczyny dostają się do tego świata? Sposoby na dostanie się do studia są różne. Czasem przez agencje modelingowe, czasem po prostu poprzez strip kluby, gdzie są zachęcane przez tak zwanych rekruterów. Przecież ja kojarzę, były kiedyś jakieś wywiady z tymi typiarami, że niektóre gadały, że na studia sobie dorabiają, kręcąc por. Że potem sobie odejdą na spokojnie, jaka to fajna praca. Ja tego nie rozumiem, to... O co tu chodzi? To naprawdę łeb mi aż paruje, ale ledwo się dzień zaczął. I wchodzą dobrowolnie do tej branży. Ale nie zawsze tak jest. Zdarzają się różne, dziwne sytuacje, w których dziewczyna jest zwabiona podstępem i teraz opowiem wam historię tego, jak pewna znana agencja, która działa na najpopularniejszej platformie, zwabiała nastolatki do kręcenia materiałów pod pretekstem prowadzenia agencji modelingowej. Właściciel tej agencji tworzył nieistniejące agencje modelingowe. Ogłaszał poszukiwania głównie na Craigsliście, wykupował reklamy w miastach, gdzie znajdowały się największe uczelnie. Stamtąd zwabiał dziewczyny, które marzyły o karierze modelki. Gdy te przychodziły na przesłuchania, dowiadywały się dopiero na miejscu, czego ono naprawdę dotyczy. Michael oferował kobietom, w zależności od ich urody i nagrywanych scen, od 1000 do 6000 dolarów. A te z powodu niskiej ilości gotówki w portfelu po prostu się na to godziły. Właściciel tej agencji zwabiał 20... No i ostatecznie się zgodziły, za 1000 dolarów dać dupy, żeby potem mieć problemy psychiczne do końca życia. Rozumiesz? Przecież to jest absurdalne. Jeszcze zrozumiałbym, gdyby to się działo w jakiejś dupę Bangladeszu, gdzie dziecko zapieprza dniówkę za miskę ryżu i 1000 dolarów to dosłownie zmienia ci życie nie do poznania, ale nie w USA. Co to jest 1000 dolarów w USA, chłopie? Co to jest 1000 dolarów w USA? Czemu dajesz dupy za 1000 dolarów, a potem z główką problemy już na całe życie? Co to w dupę jest? To są już problemy jakieś widzowie fundamentalne, zrozumiem. Bo to nie ma bata. To ponad 4K, no przeliczanie w dupę dla nich. To nie można tak przeliczać, to w dupę, ale oni zarabiają 50K na miesiąc, no co to za przeliczanie bezsensowne, 1000 dolarów dla Amerykańca to jest nic. Tydzień pracy, wolisz tydzień pracy, czy mieć problemy psychiczne do końca życia i zmienić się w dupę w mentalnego random br... Nieważne. Nastolatki do swojego studia. Manipulował nimi nawet podczas podpisywania umowy, w której było wiele kruczków. Michael nawet nie wspominał, dokąd będą finalnie trafiały te filmy. Dziewczyny często podczas podpisywania umowy były pod wpływem alkoholu lub nieco silniejszych substancji, które podawał im bez ich wiedzy. Pod ich wpływem podpisywały kontrakt i dosłownie stawały się jego własnością. Jak się okazuje, takie praktyki są dość powszechne. Ja niestety nie mam litości. Wielu właścicieli agencji po, nazwijmy to wprost, zgwałceniu kobiet na przesłuchaniu, szantażuje je nagranymi filmikami, które nagrały tylko po to, aby stworzyć kolejny film i zarobić na nich kolejne pieniądze. Najczęściej. Ale to serio brzmi jak te historie, co do Niemiec, co burdeli porywali kobiety, nie? Tylko, że to nie jest to samo przecież. Widzowie, jak to wygląda? Powie mi ktoś? Każdy oglądając ciebie na Twitchu już ma problemy z głową. Danie dupy nam nie szkodzi. Dzięki mi raz, ale ciebie ECPU poszukuje. Pamiętaj. Daną kategorią na portalach są tak zwane teens, czyli nastolatkowie. I to właśnie ta uroda jest najbardziej pożądaną. Często 18-letnie dziewczyny zmuszane są grać z mężczyznami nawet 3-krotnie starszymi. No i oczywiście nie mogą odmówić nagrań. Jeśli spróbują, to podstępem podaje im się wiadomo jakie substancje. Jedna z bardzo popularnych gwiazd przestała występować w tego typu filmach i porzuciła swoją karierę, otwarcie mówiąc, że takie filmy po prostu szerzą pedofilię. Jest to obrzydliwe, to prawda. Ale wiesz, że właśnie ty w pewnym stopniu przyczyniasz się do handlu ludźmi. Oczywiście nie bezpośrednio, ale wiele z gwiazd, które widzisz w swoim telefonie, nie chce tam być. Są ofiarami tak zwanego sex traffickingu. Wiele z ofiar to osoby poniżej 18 roku życia i posłuchajcie historii 15-latki. 15-letnia dziewczynka powiedziała swoim rodzicom, że wychodzi na zakupy i w drodze na nie została porwana przez trójkę mężczyzn. Następnie była zmuszona do nagrań. Dzięki Tirwi, ale według mnie on porównuje teraz
Takich rzeczy mi oczywiście żal, jak on mówi. Takich osób. To nie jest ich wina. Ale on miesza temat, bo na początku mówił o kobietach, co siedzą w tym ileś czasu i dopiero po wyjściu z tego widzą, jakie to jest niszczące dla głowy, nie? A teraz mówi o jakichś ludziach, co dosłownie ich porywają i nagrywają filmy z nimi. To jest inna zupełnie sytuacja. Dzięki Dirwig za Prima. To jest zupełnie coś innego. Pornograficznych. Cała ta sytuacja trwała rok, bo przez rok nie mogła znaleźć jej policja. I znalazła ją jej mama na dobrze wiecie jakiej platformie, gdzie znaleziono aż 58 tak, filmików Anon, dokładnie. Z jej udziałem. Jest gigantyczna różnica. Niemal dzień w dzień była gwałcona przez Christophera Johnsona. Została również zapłodniona, oczywiście przeszła przez operację i była zmuszona do nagrań pod wpływem różnych substancji. Najczęściej ofiarami sex traffickingu są osoby pochodzące z biedniejszych państw. Tylko, że to co on mówi, to się dzieje, działo od zawsze niestety. Te porywanie do burdeli i tak dalej, zmuszanie. Tylko, że to po prostu na dzisiejsze czasy, że nagrywają to, ale to jest popieprzone, ale to nie, to jest zupełnie inny temat niż to, co wcześniej mówił. Które odpowiadają na ogłoszenie... Link daj? Masz. O pracę na odpowiedniku Elixa. Często jest to oferta pracy za granicą jako sprzątaczka czy kelnerka. Kobiety wabione lepszymi no zarobkami... To jest to. To jest pory pana. ...zmuszane są do prostytucji lub braniu udziału w filmach dla dorosłych. Często podaje im się narkotyki lub środki nasenne. Wtedy kobiety nie stawiają oporu i zgadzają się na nagrywanie naprawdę obrzydliwych scen, do których oczywiście są zmuszane. Ale do takich zmuszane są też te, które mają swoich agentów. Bo to właśnie oni zmuszają ich do tak zwanych hardkorowych scen, aby wstrzelić się w trendy. Kam, zaraz to ci dam w mordę, opanuj się. GTA. Te trendy często bywają obrzydliwe. Po niektórych scenach kobiety są przewożone do szpitala, bo nie dość, że krwawią wiadomo gdzie, to dochodzi do różnego rodzaju uszkodzeń narządów po wpychaniu sobie różnych rzeczy w wiadome miejsca. Ja pierdzielę. A to wszystko po to, aby zadowolić kilka osób z agencji. Tego rodzaju handel ludźmi, o którym wam przed chwilą mówiłem, rozprzestrzenia się w zatrważającym tempie. Zdecydowanie łatwiej przewieźć osobę, która jest przekonana, że jedzie do pracy do innego kraju, szczególnie w Unii Europejskiej, niż zajmować się handlem białym proszkiem. A pieniądze na handlu żywym towarem są o wiele większe. Ale wracając do tematu. Branża porno psuje całkowicie relacje międzyludzkie. I to nie tylko u odbiorców, ale też u osób, które ten content tworzą. Bo w opinii innych osób jesteście w kategorii podludzia. Co widać m.in. na Twitterze, gdzie panie rozbierające się są jechane do spodu. Nie tylko przez przypadkowe osoby w internecie, ale często też tak bywa z rodziną, o czym przekonała się na swojej skórze Riley Reid, która już w wieku 18 lat weszła do tego świata i przez naprawdę długi czas była na topie. Ale to wszystko ogromnym kosztem. I don't have a mom anymore. I don't talk to her. I talked to my dad and he struggles with my job being in the industry. He's also religious. Recently I wanted to go visit him and he said that I can't go visit because his wife, my stepmom, doesn't want me there. I'm not allowed to go visit my dad anymore because my stepmom doesn't like porn. But then he told me that when I was like, can we like go get coffee and like we go like get breakfast? And he's like, I don't want to be seen in public with you. Kolejnym chyba największym problemem osób biorących udział w filmach są narkotyki. Według badań przeprowadzonych przez uczelnię UCLA ponad 60% gwiazd nadużywa narkotyków. Brittany De La Mora otwarcie mówiła o uzależnieniu, do którego doprowadziła ją ta branża. Brała narkotyki, aby uśmierzyć swój ból podczas scen. Później brała je, żeby poczuć się na chwilę. Jakby branie narkotyków nie było powszechne u aktorów, u w dupę piosenkarzy i tak dalej, i tak dalej. Wyjątkowa branża, widzowie. Szczęśliwą. W ten sposób uzależniła się od kokainy, a następnie od heroiny. Podczas swoich początków, gdy tylko przybierała na wadze, była nią faszerowana, aby zrzucić kilka, czasem kilkanaście kilogramów. Poza kokainą drugim najczęściej branym narkotykiem przez gwiazdy porno jest Xanax. Posłuchajcie, co na ten temat mają do powiedzenia osoby, które odeszły z tej pracy. There was a lot of drugs, and I found myself addicted to cocaine, alcohol. I had to go to work, Gladiator. To do the porn, so that I could buy the drugs, bury the pain of doing the porn, go to work and do the porn, so that I could buy the drugs, to bury the pain. Po dołączeniu i pracowaniu w tej branży. Co to w dupę tytuł? Nie to, że się naśmiewam, ale to była jakaś parodia?
Co to w dupę było? Stanży wiele osób po prostu zaczęło się nienawidzić, a wiele z nich otwarcie mówiło o swoim uzależnieniu od narkotyku. No dlatego prosta zasada, nie powinno się tego chwalić, tej zapieprzonej branży i tych ludzi, co to chwalą będąc w środku, powinno się cisnąć. Bo potem wychodzą z tego i zaczynają mówić 180 stopni na odwrót, rozumiesz? Powinno się od razu mówić na start, bo kto chce to robić, to i tak będzie to robił, wiadomo. I niech sobie robi, wolna wola. Tylko powinno się od razu mówić, bo są idioci na świecie, którzy nie rozumieją tego, że to wiąże się z gigantycznymi konsekwencjami. Że co jest w internecie, to już tam zostanie. Rozumiesz? Zgaduję się. Zgaduję, że na dzień dzisiejszy numer jeden fentanyl. Tak, Black Blue, no. Bo wiadomo, no tych, co są zmuszane, co są porywane, to jest szkoda, bo to zwykły człowiek. Każdemu się to może przydarzyć, niestety. Tych ludzi jest szkoda, ale tych, co same idą na to, wchodzą w to, bo dostaną $1000, czy mniej, czy więcej, nie ma znaczenia ile. To jest po prostu idiotyzm. To już się chyba, no bo to jest powszechne w dzisiejszych czasach i raczej się będzie nasilać. To chyba edukować się powinno dość wcześnie na ten temat, nie? Żeby ludzie w to nie wchodzili. A jak chcą wchodzić, to niech wiedzą, w co wchodzą, a nie, że nie są w ogóle niczego świadomi. Tak, Black Blue, też prawda, no. Nie, ja nie mam wyboru w biciu Radana. Ja go zabiję i koniec, kropka. Albo siebie, GTA. Jak laska chce sypiać z dużą ilością typów, niech sobie sypia. Ale to nie ma nic wspólnego. Branża powinna być końcem stygmat... Powinna być końcem stygmatyzowania. Świat powinien z tym walczyć. A czy dla mnie nie chodzi o to, czy powinien walczyć. Tu nie chodzi o walkę z branżą porno, nie? Tylko o edukację, o to, żeby ludzie byli świadomi. Jak ktoś chce to robić, się wypieprzony na to, bo jest wolna wola. Tylko chodzi o to, żeby wiedział, z czym to się wiąże, bo to wychodzi na to, że nie wiem, że te osoby, które są w środku, zachwalają, jaka to nie jest niesamowita praca, można zarobić dużo, a potem iść na emeryturę w wieku 25 lat, a oni potem w wieku 25 lat to skończą w dupę na sznurku, bo nie radzą sobie z rzeczywistością. Rozumiesz? To jest popieprzone. Witam Włochacz. Taki przypadek próby samobójczej mieliśmy też rok temu na polskiej scenie, gdzie jedna z popularniejszych aktorek, bogini Gypsy, chciała popełnić samobójczość. Po powrocie do Polski nie potrafiła poradzić sobie z hejtem, przez co wpadła w uzależnienie. Następnie podjęła próbę odebrania sobie życia. Takich przypadków jest zdecydowanie więcej i w nadchodzących latach będzie... Łatwiej nerkę na czarnym rynku sprzedać? Nerka na czarny rynek i luj. Tak, Machoń, ale jeszcze nie ten. Jak będziemy oglądać, to się pogada. Polski film o czym? Nie wiem, o co chodzi. Ich znacznie więcej. Wszystko z powodu gwałtownego wzrostu tej branży. I ilości osób, które nieświadome zagrożeń do niej dołączają, wizją łatwych i ogromnych pieniędzy. Ogólnie odnoszę takie wrażenie, że właśnie teraz tak, ta branża jest bardzo mocno... Witam CTSG kolejnego dnia. Świadomość problemu jest chyba powszechna. Problem w tym, że wchodzą w to młodzi ludzie, którzy są przekonani o własnej nieśmiertelności, bo nie doświadczyli problemów, chorób, długoterminowego przytłoczenia. No to też jest prawda, ale nie wydaje mi się, żeby to było powszechnie znane. Bo przecież jest masa, one nawet na Twitchu streamują te niektóre gwiazdy, wiadomo jakich filmów. I przecież zachwalają to i tak dalej. To jest powszechnie chwalone ze strony najbardziej znanych tych gwiazd, które są już milionerkami i w sumie już są odporne na... No nie muszą się pewnie z ludźmi nawet stykać na co dzień, nic ich nie dotyczy.
I potem takie dziewczyny pewnie i no i chłopaki też, ale ich to mało dotyczy, bo to... Nie wiem. Nie wiem, czy ten problem w ogóle ich dotyczy. Pewnie tak, no lepiej, żeby w to nie wchodzili. Ale wydaje mi się, że dużo mniej ostatecznie się na nich odbiło. Ale no to jest popieprzone. Powinno się dużo bardziej mówić o zagrożeniach. I tyle, a ktoś ostatecznie już podejmie decyzję samemu, tylko będzie po prostu wiedział, jakie są plusy, jakie są minusy. Powinno się bardzo mówić o tych minusach, bo poza tym, że każdy wie jedynie o tym, że jak co wrzucisz do internetu, to nie zginie. Chociaż nie wiem, czy tam są ludzie nadal tego świadomi po tylu latach, ale no... Ale to nie wystarcza, to jest za mało. Jednak zdanie na temat tego, co rzeźnik nie chce na razie Machoń gadać. Ok. Niedługo obejrzymy. Chłop zarabia dyma, ma prestiż do końca życia? Nie ma. Na Twitch streamuje aktorka POR, mówi, że w wywiadzie, że ma problem ze znalezieniem partnera życiowego. Eksponowana w mediach społecznościowych. Gdzie nie wejdziesz, widzisz kobiety w bikini, które promują swoją niebieską platformę. Promują ją też influencerki, które, jak sama nazwa wskazuje, mają jakiś tam wpływ na społeczeństwo. Czy pozytywny, czy negatywny, z tym bywa różnie. Ale mają grupę swoich oddanych odbiorców, gdzie często wiele z nich są po prostu dziećmi. Które później będą chciały być jak idolka, która otwarcie mówi o tym, że zarabia ponad 200 tysięcy złotych z niebieskiej platformy. To powyżej 200 tysięcy złotych miesięcznie? No jeszcze teraz chyba będę... O, dzisiaj jest równo miesiąc, jak mam on... Tylko też jest problem, bo ona jest pewnie nawet nie promilem, ona jest promilem promila pewnie, który zarabia takie pieniądze. Ludzie dosłownie łatwiej zostać prezesem pewnie jakiejś korporacji, niż w tej branży zarabiać takie pieniądze. Nie chodzi mi o to, co jest łatwiejszą pracą do wykonywania, tylko o szansę, jaka jest gigantyczna konkurencja. Przecież to jest takie absurdalne, ale ludzie tego nie rozumieją i będą to próbować. Wyobraź sobie, dziewczyny będą pokazywać się całe na tej gówno platformie, zarobią na tym 200, a to już w internecie zostanie. Za 200 zł zniszczyć sobie głowę. Ile? To jest tragiczne, tragiczne w skutkach. Ale tu żadne pieniądze, wydaje mi się, nie wynagradzają tego. Wiadomo, są ludzie, co mają psychę taką, że całkowicie mają to w dupie i dla takich ludzi no takie coś jest dobre ostatecznie. Powiedzmy, no bo nie zniszczy im to głowy, ale nie wiem, no mało jest na pewno takich ludzi. Nie pamiętam, Machy, możesz zobaczyć, jak ja biłem. Lena Polański 200 katolców z OF na miesiąc wyciąga. Porno jest zaraz po narkotykach najbardziej dochodowym biznesem? Nie, pokazywali wielkość biznesu tam 100 miliardów czy coś takiego, no to na pewno gamingowy biznes zarabia nawet więcej. O, witam Tomę. Jak dla mnie problem się sam rozwiązuje, gdy ludzie zobaczą, że więcej z tego problemów się może narobić, dajcie temu kilka lat, coś czuję, że popyt na pokazywanie dupy za 5 zł spadnie. Ja mam inne podejście, będzie rósł, ale technologia nas uratuje, jak nieraz to się wydarzyło w czasie ludzkości. Technologia, AI uratuje, wydaje mi się. Po prostu będzie tak dużo tych modelek AI, że nie będą potrzebni już prawdziwi ludzie. I chyba to jest jedyne... W czym jest jakakolwiek nadzieja? Że będzie tak gigantyczna konkurencja, że po prostu no, te dziewczyny prawdziwe nie będą w stanie się przebić. Tylko powiedzmy nadal będzie ten czubek góry lodowej w postaci prawdziwych kobiet, bo nadal ktoś tam będzie potrzebował, a raczej miał nadzieję, że uda mu się z tą osobą spotkać, a reszta będzie miała chyba wypieprzone na to. Ale zobaczymy. Już jest dużo tych AI kobiet. Jak to w ogóle brzmi? Nie wiem, czy tak się mówi. Ale już jest tego dużo. I raczej będzie coraz więcej.
Ja jakieś 2 albo 3 lata temu oglądałem jakiś materiał niepolski odnośnie kariery w branży owej i typ pytał się dziewczyny, czy same weszły w nią, czy zostały zmuszane. Większość powiedziała, że same, a jak dowiedziały się z jakiejś dziewczyna założyły sprawę, że zostały tam przymusem wciągnięte, to nagle 90% z dziewczyn, co mówią, że były z własnej woli, zmieniały zdanie. Nie wiem. Ale dużo ludzi tam wchodzi samemu. Skuszonymi pieniędzmi, nie? Głowa. Czekaj, mnie głowa, że osoby z tej branży przynoszą się teraz marketingiem na platformie, gdzie jest dużo młodych osób. No tak, tak, to jest porypane. To już od lat się obserwuje, nie? Że kiedyś ta branża porno, nie? Była taka na uboczu. A obecnie miesza się z YouTube'em, z Twitchem i tak dalej, że te gwiazdy, powiedzmy, są już takimi jakby zwykłymi aktorkami. Tak jak masz aktorki z zwykłych filmów, one powoli się stają zwykłymi aktorkami, gdzie ludzie mówią, a to co, gra się w filmach, nie? Tutaj prowadzi kanał gamingowy, fajnie, nie? W sumie to można doprowadzić do tego, że OWW będzie się wylewał bardziej na inne platformy. No tak, tak, tak jak mówisz, ale już tak się dzieje. Już bardzo duży jest ruch z YouTube'a i z Twitcha na OF, z Instagrama i tak dalej. Wydaje mi się, że te platformy powinny blokować linki do OF-a. Tylko, że wiadomo, no przymyka oko YouTube i tak dalej, bo dopóki ludzie nie wyzywają, to wiadomo, że korporacja oko przymknie. Klasik. Ale to jest popieprzone. Wiadomo, jest wolna wola, niech sobie każdy robi co chce, ale... Kurde, mówię nie tylko o tych pozytywach. Teraz się coś tam mówi o negatywnych rzeczach. Jeszcze niedawno coś oglądaliśmy o tym chyba, albo ja oglądałem na off-streamie, ale to i tak jest mało. I to są często gwiazdy, które już się dorobiły i po prostu narzekają, że fajnie by było skasować te filmy, no ale cóż, no, miliony są na koncie, to w dupie z tym. A, okej, okay, blokują, ale okej. Okay. Okej. Okay. Tak, dyma mnie Radan, to prawda, ale dzisiaj go pokonam. Ręcznie nikomu będzie się chciało tego usuwać, a potem obchodzisz przez Linktree albo inne rzeczy, no. Ale i tak dużo ma tych samemu, bo wczoraj oglądaliśmy film o tym, jak nauka karmienia piersią, a link do OF w opisie. To jest popieprzone. Nie wiem, to jest popieprzone ogólnie. Ale no miesza się to, te rzeczywistości różne się mieszają ze sobą. I zobaczymy, jaki to da skutek. Może to po prostu się zatrzyma dzięki temu AI, tak jak mówię. No, wydaje mi się, że to jest realna siła, która może coś z tym zrobić, ale poza tym to chyba nie ma innej. Ludzie znajdą igłę w stogu siana i laski głupieją, myślą, że one teraz za każdym razem igłę znajdą, będą w top 0001. No tak, tak. To prawda. To prawda, no. Ja nie wiem, jakie pieniądze musiałyby zarabiać, żeby realnie to miało sens. Bo przecież te, co są milionerkami i te dają te wywiady, że je to zniszczyło i że żałują, no one są jednak milionerkami. To na pewno jest promil. Reszta skończyła pewnie na zero ostatecznie. Że skończyła karierę, ma 30 lat, powiedzmy 20 parę. Te lata za sobą spędzone na nagrywaniu tych filmów i teraz co? I teraz zderzenie z rzeczywistością. I z przeszłością tak ciężką, że cokolwiek zrobić. No i potem się to kończy na szturku. No to jest popieprzone. To jest naprawdę chore. No, to prawda, ta Maja, to jest popieprzone. No może ten pierwszy miesiąc jest dobry i tak było to więcej pieniędzy. Jak widzicie, ta branża jest okropna. Zniszczyła wiele żyć i zniszczy jeszcze nie jedno. Niestety, ty też się do tego przyczyniasz. Najzwyczajniej w świecie to oglądając.
Dlatego ofiar sextraffickingu z roku na rok jest coraz więcej. I ten trend będzie utrzymywał się przez najbliższe lata. A no, to już osobny problem. Nie wiem, co to jest was, nie wiem, kto to jest. Z TikToka ja nikogo nie znam. Ja oglądam TikToka, wiadomo, ale nie znam nikogo tak, żeby nikt powiedzieć. Ale popieprzone. Całe mnóstwo atencjuszek, które z chęcią łatwego zysku i sławy wolą handlować swoim ciałem niż iść do pracy. Popieprzone, no widzowie, zobaczymy, co z tym będzie. Zobaczymy, obserwować tylko zostało. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę